A zatem mogę powiedzieć dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy kolejny wykład Uniwersytetu Trzech Pokoleń, po raz kolejny tylko na Zoomie, po raz kolejny w tym roku akademickim do tego naszego ogólnego, trudnego tematu o populizmie i o pogardzie, niezupełnie pasujący, ale po części pewnie jakoś tak i dowiemy się w jakim stopniu. Wykład pani doktor Agnieszki Łady, która jest wicedyrektorem Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt i która jak gdyby wniosła do tego instytutu także swoją potencjalność intelektualną, swoje zainteresowania i swoje doświadczenia, w szczególności właśnie w projekcie, o którym nam dzisiaj opowie, a który to projekt jest właściwie najważniejszym, i tu słowo kluczowe dzisiejsze, barometrem mierzącym ciśnienie stosunków polsko-niemieckich, a właściwie mierzącym ciśnienie nastawień, widzenia siebie nawzajem. Już od 2000 roku ten projekt jest prowadzony. Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja Bertelsmana, Fundacja Körbera, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Trochę to tak wygląda, jakby to był jakiś gorący kartofel, którym nikt nie chce się cały czas zajmować. O tym się dowiemy z wykładu, nie chcę prowokować za bardzo, ale wydaje się, że to mierzenie nastrojów trochę bywa dla klasy politycznej niewygodne czasami, czasami oczywiście pomocne, bo korzystanie z termometru, z barometru jest zawsze pożyteczne. Tyle, że politycy niekiedy mają tendencję do tłuczenia termometrów lub barometrów, kiedy nie pokazują te instrumenty wskazań im przychylnych. Uniwersytet Trzech Pokoleń. O tym nie będę już za wiele mówił, bo każdy, kto dostał się tutaj, jest także w stanie dostać się na stronę UTP i tam wszystko przeczytać. Kto to robi, dlaczego, po co i co do tej pory zostało zrobione. utp.berlin i tam wszystko jest wyjaśnione. Dzisiaj pan Marek Kowalczyk prowadzi technikę, pani Agnieszka Grzybkowska i pani Dorota Cygan tłumaczą, a za wszystkim stoją i kontrolują mnie, żebym czegoś głupiego nie powiedział, Hanna Jakob i Bogusław Fleck, organizatorzy Uniwersytetu Trzech Pokoleń. Ja teraz oddam głos, ale przedtem muszę jeszcze państwa poinformować o waszych możliwościach. Nie są zbyt wielkie, ale nie są żadne. Możecie państwo zadawać pytania, na które być może pani Agnieszka Łada odpowie po tym, jak ja jej przekażę. Te pytania proszę przekazywać w drodze użytkowania formularza F&A. Frage und Antwort. Question and answer, czy pytanie i odpowiedź. Ten formularz znajdziecie państwo na dole strony zoomowskiej i kiedy odczytam takie pytanie, spróbuję coś odpowiedzieć na piśmie, a później po wykładzie, który będzie trwał około godziny, może trochę krócej, może trochę dłużej, będę moderował dyskusję państwa z panią dr Agnieszką Ładą, której już z góry serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za naprawdę interesujący temat, który, mam nadzieję, zaraz stanie się interesującym wykładem. Oddaję głos. Dziękuję serdecznie, dobry wieczór Państwu. Jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj wystąpić w tym gronie. Cieszę się, że mogę przedstawić tutaj nasze wyniki badań, ale przede wszystkim także później, mam nadzieję, odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące czy to już wspomnianego barometru, czyli mierzenia nastrojów polsko-niemieckich, czy to też szerzej pojętej komunikacji polsko-niemieckiej, jak było w tytule wykładu, czy jeszcze szerzej, jak mówi nam nasz temat ramowy, tego projektu obecnie, bo przecież komunikacja i szeroko się łączy także z tematami takimi jak populizm i pokrewne. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę tutaj z Państwem być.
już zostałam wprowadzona razem z projektem, razem z prezentacją, którą za chwilę pokażę. Faktycznie będę się koncentrowała na tym, co nazywa się Barometr Polska-Niemcy, czyli badaniu opinii publicznej, badaniu, co Niemcy i co Polacy o sobie nawzajem myślą, jak się postrzegają. Ale ci z Państwa, którzy widzieli tytuł wykładu, zanim później był opis barometru, widzieli słowo komunikacja polsko-niemiecka i mogą sobie zadawać pytania, to jak to się łączy. To jest zabieg celowy, ponieważ barometr Polska-Niemcy pokazuje, co my myślimy o kraju sąsiada, o sąsiednim społeczeństwie, czasami także o społeczeństwie, w którym żyjemy, mieszkamy, w zależności od tego, gdzie kto z nas jest. Natomiast przecież opinie kształtuje się na podstawie komunikacji. Komunikacji rozumianej jako spotkanie i kontakt, może nie tak jak teraz bezpośrednio, bo niestety to on nie jest bezpośredni, ale także kontakt za pomocą różnych narzędzi internetowych oraz mediów. I właśnie na ten aspekt będę chciała także zwrócić uwagę podczas mojej prezentacji. Pokazać, jak bardzo to, jak komunikujemy, gdzie stawiamy akcenty, co jest głównym tematem albo jakimś tematem istotnym w komunikacji, w debacie publicznej, jak bardzo to wpływa na wzajemne postrzeganie. Stąd ta komunikacja polsko-niemiecka bardzo łączy się z tematem wzajemnego postrzegania i odwrotnie. Bardzo często przecież to, jak postrzegamy drugiego, bardzo wpływa na komunikację, jak ze sobą rozmawiamy, jak o sobie piszemy, jak ze sobą współpracujemy. I o tym chciałabym dzisiaj z Państwem porozmawiać. Cieszę się już na pytania, które później Państwo zadadzą. Wybiegając tak troszeczkę jeszcze w technikalia, pokażę prezentację. Na końcu także wskażę na publikację, w której można się dowiedzieć szczegółów tego, o czym będę mówiła, ponieważ wiadomo, że nie jesteśmy w stanie tutaj omówić wszystkiego, więc ta publikacja jest dostępna w języku polskim i niemieckim. Zachęcam do sięgnięcia wersji online. Będzie link, dlatego oczywiście na wszystkie pytania dotyczące tych badań konkretnie chętnie odpowiem, ale też w różnych szczegółach zachęcam, żeby samemu spojrzeć, bo na spokojnie, bardzo często w publikacji po prostu warto samemu wszystko przeczytać. Już nie przedłużając, abym mogła Państwu pokazać, co rozumiem, jak mówię, badania, barometr już pokazuje. Jeżeli mówimy barometr Polska-Niemcy, badanie opinii publicznej, że powiem Państwu coś o wynikach, to jakie tematy mam na myśli, czyli o czym dzisiaj usłyszymy? Chcę powiedzieć o tym, jakie Polacy i Niemcy mają skojarzenia z drugim krajem, jego mieszkańcami, jaki mają nawzajem obraz kraju sąsiada, ale także własnego kraju, jaki mają stosunek do sąsiedniego społeczeństwa, czyli czy my Polacy i Niemcy się lubimy oraz jak oceniamy wzajemne stosunki. Oczywiście w polsko-niemieckich relacjach bardzo ważnym aspektem tych stosunków jest wzajemna historia i też postaram się pokazać, jak oceniamy wpływ tej historii na relacje polsko-niemieckie i jak postrzegamy znaczenie przeszłości i przyszłości dla tych relacji. Jeżeli mówię badanie, sondaż, wyniki, odnoszę się do takiego konstruktu, który się nazywa badanie opinii publicznej. Chodzi czyli o sondaże opinii publicznej, o to, co myśli reprezentatywna grupa badanych Polaków i Niemców. Są to badania przeprowadzane bezpośrednio, czyli w domu respondenta badanych jest 1000 osób w Polsce i w Niemczech. Jest to reprezentatywna grupa, to znaczy że na podstawie tych 1000 odpowiedzi jesteśmy w stanie stwierdzić,
generalnie, jak się widzi daną kwestię w Polsce i w Niemczech. Znają to Państwo z różnych innych sondaży. Ważne jest, żeby podkreślić, co to znaczy te reprezentatywne badania. To znaczy, że regionalnie, wiekowo wybiera się do badania tyle osób, co statystycznie, procentowo jest ich w społeczeństwie, czyli jeżeli mamy Polskę, to tyle w większych i w mniejszych miastach wybiera się w tych tysiącu osób, co jest normalnie statystycznie na wsi, w większych miastach w Polsce. Czyli jeżeli chodzi o województwa czy landy w Niemczech, wiadomo, że w Brandenburgii mieszka mniej osób niż w Nadrenii Północnej, w Westfalii statystycznie także w tych tysiącu osobach jest takich osób mniej. Dlatego mówimy, że one są reprezentatywne, że oddają faktycznie taki obraz społeczeństwa w pigułce. My to robimy tak, że stawiamy, układamy pytania, a firmy badawcze nam je realizują w terenie, czyli idą do ludzi, zadają im te pytania. Tutaj moderator już wspomniał, że partnerami tych badań były różne organizacje. Takim głównym instytutem, który stoi za tymi badaniami, jest Instytut Spraw Publicznych, polska organizacja, która robi to od roku 2000. Razem z Fundacją Konrada Adenauera to jest stały duet. Bardzo dużo wspierała Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Mój obecny instytut, Deutsche Spolen Institut, dołączył wraz z moim przejściem w zeszłym roku z Instytutu Spraw Publicznych właśnie do Darmstadt. Dalej wspólnie robimy te badania z ISP w Warszawie jako polsko, już zupełnie polsko-niemiecka inicjatywa. I faktycznie one trwają od roku 2000. I co bardzo należy podkreślić, to od kiedy zaczęliśmy te badania, bardzo wiele tłumaczy. Rok 2000 na pewno Państwo od razu skojarzyli, ach, to było jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, to zupełnie inne czasy i faktycznie tak było i właśnie dlatego wówczas Instytut Spraw Publicznych postanowił zacząć takie badania, ponieważ wówczas jak organizacje pozarządowe, eksperci towarzyszyli temu procesowi wchodzenia Polski do Unii Europejskiej. Dużo się mówiło o wyzwaniach politycznych, o zmianach gospodarczych, o mnóstwie przepisów, które trzeba było dostosować. Ale pamiętajmy, że integracja europejska to przede wszystkim ludzie. To my musimy się poznać jako Europejczycy, rozumieć, aby móc dobrze współpracować. I właśnie wtedy koledzy doszli do wniosku, że warto zbadać, co Polacy myślą o innych Europejczykach, co inni Europejczycy myślą o Polsce i Polakach. I zrobiono szereg takich badań polsko-hiszpańskich, polsko-włoskich, polsko-francuskich, ale tylko polsko-niemieckie były później kontynuowane ze względu na wagę tych relacji i na to, że było duże zainteresowanie. Moderator tutaj słusznie troszeczkę prowokacyjnie powiedział, że politykom mogą nie zawsze podobać się te wyniki, ale nawet jak się nie podobają, to faktycznie posługują się nimi, tak jak takim barometrem my się na co dzień posługujemy, bo warto wiedzieć, jaka jest atmosfera i te badania, te wyniki są później używane, aby móc kształtować relacje polsko-niemieckie, aby móc wiedzieć, w jaką stronę Polacy, Niemcy chcą, żeby one się rozwijały i jak reagują na to, co politycy robią w tych relacjach. W związku z tym jest to faktycznie takie narzędzie, które od już wielu lat służy także w praktyce politykom, urzędnikom i dyplomatom. Publikujemy wyniki już od kilku lat co roku, wcześniej to było co kilka lat. Zawsze badamy obecnie już sytuację w Polsce i w Niemczech. Tak też wcześniej nie było, w zależności od finansowania, które na to udało się zdobyć. Czyli od razu zapraszam i mogę zdradzić, że dokładnie w tym tygodniu pracujemy nad ankietą na ten rok. Będą wyniki barometru 2021 późną wiosną, więc zapraszam do śledzenia, żeby zobaczyć, czy to, co Państwo widzicie obecnie, zmieni koronakryzys, zmienią wydarzenia światowe, bo właśnie o tym także chcę mówić, co wpływa na wzajemne postrzeganie. A teraz już przejdźmy do wyników i na początku chciałabym Państwa zaprosić
do odpowiedzenia sobie na to pytanie, które my także stawiamy badanym. Jest to pierwsze pytanie, które co kilka lat stawiamy. Pytanie tak zwane otwarte, czyli można sobie samemu wymyśleć odpowiedź. I to badanie brzmi, ci z Państwa, którzy są Polakami, proszę odpowiedzieć sobie na pytania, co Panu, Pani przychodzi do głowy, jak słyszy Pani słowo Niemcy? Trzy skojarzenia. Proszę wymienić sobie w głowie trzy skojarzenia. Natomiast naszych niemieckich uczestników zapraszam do odpowiedzi na pytanie, co Panu, Pani przychodzi do głowy, jak słyszy Pani słowo Polska i Polacy? Trzy skojarzenia z Polską i z Polakami. Zachowajmy to w głowie i zobaczmy, co mówili respondenci. Czyli 1000 osób, możliwie trzy skojarzenia. Mamy zbiór po każdej stronie prawie 3000 skojarzeń. Nie każdy powiedział trzy słowa czy trzy określenia. Mamy tyle skojarzeń i jakoś trzeba było je podzielić na grupy i zobaczmy, jakie były to grupy w przypadku Polaków. Jak to było, kiedy zapytaliśmy się Polaków o ich skojarzenia z Niemcami. Widzą Państwo zbiór, który nazwaliśmy okupant historia. Dlaczego te dwa słowa? Bo doskonale Państwo zauważycie, widząc, co jest w tym zbiorze, że to są właśnie bardzo mocno nacechowane emocjonalnie, negatywnie skojarzenia związane z historią, ale przede wszystkim wskazujące, że Niemcy to jest kraj okupantów, agresorów, czyli są takie zwroty jak agresor, napaść, Trzecia Rzesza, Hitler, Wehrmacht, zaborcy, faszyzm, obozy zagłady, pracy, zabójstwa, rozstrzeliwania, kampania wrześniowa, Westerplatte. Bardzo negatywne, obarczone bardzo dużą emocjonalnością skojarzenia z historią. To jest 30% wszystkich skojarzeń. 30% tych prawie 3000, które padły. Poza tym Polacy kojarzą Niemcy z dość neutralnymi rzeczami, bo mówią, że to jest sąsiad Polski, mamy wspólną granicę, jest to kraj w Europie, Niemcy to są mieszkańcy Europy, czyli co piąte skojarzenie jest takie bardziej neutralne dotyczące kraju czy narodu. Natomiast w kolejnych grupach, bo znowu trzeba było kolejne skojarzenia podzielić na takie grupy, widać, że Niemcy to także dla Polaków kraj dobrobytu, to jest 14% skojarzeń. I tutaj są cytaty, wszystkie te skojarzenia. Widzimy, że Polacy uważają, że w Niemczech są fantastycznie szybkie, dobre autostrady. Niemcy się kojarzą Polakom z dobrymi markami samochodów, z kosmetykami, z nowoczesnymi technologiami, z tym, że Niemcy są innowacyjni, bogaci, że w Niemczech się świetnie, bogato, dobrze żyje, że jest wysoki poziom życia i społeczeństwo jest ogólnie bogate. Jest to 14% skojarzeń. Za chwilę zobaczymy, jak to się zmieniało przez lata, bo właśnie to jest cechą wyróżniającą barometr Polska-Niemcy, że te badania już trwają tak wiele lat, czyli można porównać, co się zmieniło przez ostatnie lata. Niemcy, jak widzimy, to także skojarzenia polityczne dotyczące wzajemnych relacji. Tutaj bardzo ważną rolę odgrywa Angela Merkel. Jej nazwisko pada bardzo często, stosunkowo często, jak na w ogóle nazwisko kogokolwiek w takich badaniach. Niemcy to także członek Unii Europejskiej, kraj, gdzie jest euro. To także sojusznik, partner, przyjaciel, ale podkreślane są także złe relacje polsko-niemieckie. I wreszcie trzy grupy skojarzeń zdecydowanie rzadszych. Jest to grupa skojarzeń, którą nazwaliśmy rynek pracy, czyli Polacy kojarzą Niemcy z tym krajem, gdzie wyjeżdża się do pracy, gdzie są zarobki w euro, gdzie dobrze się zarabia, jak to niektórzy mówią, można się dobrze ustawić, gdzie są wyższe zarobki niż w Polsce. Niemcy to także kraj ładu i porządku. To są 4% wszystkich skojarzeń.
No, czyli mamy ten stereotypowy obraz, że Ordnung muss sein, jest solidarność, rzetelność, duży ład, precyzja, staranność, obowiązkowość. To są te skojarzenia. I wreszcie 8% skojarzeń związanych jest z szeroko pojętą turystyką i kulturą. Tutaj Polacy wymieniają zarówno nazwy różnych regionów, miast w Niemczech, jak i zaliczyliśmy do tego dla ułatwienia troszeczkę poszeregowania tych skojarzeń pojęcia związane z językiem niemieckim, które raczej się źle kojarzy. Jest to język trudny, twardy. Są to skojarzenia z nauką języka niemieckiego, która nie zawsze, którą się nie zawsze dobrze wspomina, ale są także takie skojarzenia jak piłka nożna, wymieniane są kluby piłkarskie oraz nazwisko Roberta Lewandowskiego. Zapamiętajmy to, za chwilę do tego wrócę. I są także wymieniane różne potrawy czy skojarzenia z jedzeniem, czyli kiełbasa, sałatka ziemniaczana, no i oczywiście niemieckie piwo. To są polskie skojarzenia. Zobaczmy, jak zmieniały się przez lata. I tutaj dochodzimy właśnie do tego tematu komunikacji i tego, co się zmienia w ogóle w debacie publicznej, ale także w szeroko pojętych relacjach polsko-niemieckich, jak bardzo to wpływa. Proszę zwrócić uwagę, mamy tutaj, co się zmieniło tylko w ostatnich latach dla ułatwienia porównań. Widać od razu, że o wiele większą grupą jest ta grupa skojarzeń związanych z historią. Ona przez ostatnie kilka lat wzrosła i to o 9 punktów procentowych. To jest duży wzrost jak na takie badania, czyli możemy od razu zapytać się, dlaczego był ten wzrost i tutaj widzimy mocny związek z tym, jak dużo w debacie publicznej w Polsce ostatnio mówi się o historii. I to jest ten wpływ debaty medialnej, debaty publicznej na wizerunek. Historia, tematy polsko-niemieckie w odniesieniu do historii zaczęły odgrywać ponownie dużą rolę i dlatego także postrzeganie się zmieniło. Natomiast spójrzmy, jak zmieniło się postrzeganie Niemiec jako kraj dobrobytu. Tutaj widać spadek odsetek tych skojarzeń. Mogę zdradzić, że tuż przed i tuż po wejściu Polski do Unii Europejskiej, kiedy o to pytaliśmy, ten odsetek był jeszcze wyższy. Tutaj jest spadek. Dlaczego? Państwo pewnie też z własnego doświadczenia dużo możecie powiedzieć, ponieważ ten standard życia w Polsce i w Niemczech jest coraz bliższy. Niemcy nie są już tylko tym bogatym krajem, marzeniem Polaków, żeby tam wyjechać i zarabiać. Autostrady w Polsce są niejednokrotnie zdecydowanie lepsze, a podobne samochody jeżdżą po polskich ulicach. Dlatego ten kraj dobrobytu nie pada już tak często. Natomiast, tak jak widzicie, ta grupa skojarzeń turystyka, kultura jest stosunkowo niewielka. I to jest ważne, ponieważ za chwilę zobaczymy, jak to jest po stronie niemieckiej. Teraz zapraszam te osoby, żeby sobie przypomniały, które są niemieckimi gośćmi u nas na spotkaniu, żeby sobie przypomniały, co miały na myśli, słysząc słowo Polska, Polacy, a to jest, co odpowiedzieli nam nasi niemieccy badani. Czyli pytanie, co przychodzi panu, pani na myśl, gdy słyszy pan, pani słowo Polacy i Polska. I tutaj mamy skojarzenia z turystyką i kulturą jako największa grupa tych skojarzeń, prawie 30%. Proszę zwrócić uwagę, jakiego typu to są skojarzenia. Są to skojarzenia związane z polskim krajobrazem, z pięknymi okolicami, z zabytkami, z tym, że dużo można zwiedzić. Jest wymieniana stosunkowo duża liczba polskich miejscowości i miast. Wspomniany jest urlop, czyli coś pozytywnego. Niedrogi urlop, udany urlop, świetne miejsce na urlop, odwiedziny u znajomych, dobre oferty. To są wszystkie bardzo dobre, pozytywne skojarzenia. Mówi się także o języku polskim, czyli tak jak język niemiecki był po polskiej stronie skojarzeń, tak po niemieckiej mówi się o języku. I tutaj różnie mówi się o języku polskim, że jest trudny, ale także, że Polacy nie zawsze mówią idealnie po niemiecku.
Ale mamy też te skojarzenia, które widzieliśmy po niemieckiej stronie, dotyczące piłki nożnej. I tutaj proszę zwrócić uwagę, jest także nazwisko Roberta Lewandowskiego. I wreszcie podobnie skojarzenia kulinarne, nawet więcej niż po stronie niemieckiej. Mówi się o dobrej, tradycyjnej kuchni z bigosem, z wódką i z kiełbasą. Czyli podobne skojarzenia, ale po niemieckiej stronie ich zdecydowanie więcej niż po polskiej. Czyli co jest naszym pierwszym wnioskiem, też dotyczącym komunikacji polsko-niemieckiej? Jak spotyka się Polak i Niemiec, to Polak co trzecie skojarzenia, statystyczny Polak, co trzecie jego skojarzenie z Niemcami jest z historią. Dla statystycznego Niemca co trzecie skojarzenie z Polską jest raczej pozytywne, bo związane z czymś miłym, typu urlop, krajobrazy, ładne widoki, dobre jedzenie, czy dobrzy polscy piłkarze. I tu mamy tą różnicę, czyli punkt wyjścia do komunikacji może, oczywiście nie musi być bardzo różny i myślę, że to jest ważne, jak rozmawiamy o komunikacji, czy też szerzej w ogóle jak chcemy kształtować relacje polsko-niemieckie. Kolejnym grupą skojarzeń są także podobne skojarzenia neutralne, że Polska to kraj sąsiedni, mamy granice, to jest kraj europejski. I dalej mamy znowu podobne skojarzenia co po stronie polskiej, ale jest jedna różnica, wyróżniona tutaj przez nas specjalnie grupa pod tytułem cechy charakteru, bo one faktycznie występują bardzo często. Dlatego stwierdziliśmy, że trzeba je wyróżnić, bo mamy tu cechy pozytywne, że są mili ludzie, przyjaźni, życzliwi, niebiurokratyczni, dobrzy, życzliwi, uczciwi, ale są także i negatywne, że są pijacy, głośni, niesympatyczni, chciwi czy zachłanni. Polskie kobiety z kolei tradycyjnie co badania są także wymieniane jako piękne polskie kobiety. Mamy także skojarzenia, kolejną grupę skojarzeń dotyczącą rynku pracy i tutaj oczywiście z tej niemieckiej perspektywy, czyli mówimy o, Niemcy mówią o pracowitych robotnikach, o pracownikach w rolnictwie, w domach opieki, o pomocy domowej, ale także już o specjalistach wykwalifikowanych, czyli ta perspektywa raczej pracodawcy, którzy widzi swoich pracowników. I mamy także skojarzenia, które tutaj nazwaliśmy dobrobyt, bieda, ponieważ to nie jest tak jak po polskiej stronie, gdzie wiemy, że tak, Niemcy to kraj dobrobytu. A w Niemczech jest to bardziej skomplikowane, są to skojarzenia z Polską, zarówno te dotyczące polskiej biedy i dopiero wychodzenia z kryzysów, ale także bardzo pozytywne skojarzenia z tym, że to jest nowoczesny kraj ze wzrostem gospodarczym, czyli kraj rozwijający się. I jest też ileś skojarzeń z tym, że tam jest tanio, za granicą z Polską jest tanio. I wreszcie mamy kilka mniejszych grup skojarzeń dotyczących polityki i wzajemnych stosunków. Także niewielka jest grupa dotycząca takich skojarzeń jak przestępstwa. I to jest bardzo ważne, żebyśmy na to zwrócili uwagę, bo tutaj też ta kwestia demagogii, komunikacji cały czas się przebija, bo fakt to jedno, czy jak jest z tą przestępczością, drugie też jak się ją opisuje. I tu faktycznie z jednej strony wiemy, że ta przestępczość przygraniczna bardzo spadła, że i faktycznie Polska nie powinna już się kojarzyć z polskimi złodziejami, ale także media zrozumiały, że trzeba odpowiednio komunikować, że nie każdy samochód, który został ukradziony i pojechał w stronę Polski, został ukradziony przez Polaka. Tu także zrobiliśmy duży krok do przodu, żeby zrozumieć, że trzeba wyjść z takiego bardzo czarno-białego rozumowania. Stąd ta grupa kraj bałaganu, nieporządku, przestępców jest zdecydowanie mniejsza. I na końcu zostawiłam sobie grupę, która w Polsce była na pierwszym miejscu. Skojarzenia historyczne.
Proszę zwrócić uwagę, jak niewielki odsetek one stanowią. Pamiętajmy, że w Polsce było to 30% i widać tu wyraźnie tą różnicę, o której mówiłam na początku. Czyli żeby podsumować niemieckie skojarzenia, są to przede wszystkim te związane z turystyką, kulturą, kiedy ta historia, która w Polsce jest na pierwszym miejscu w niemieckich badaniach, jest prawie na końcu. Natomiast tutaj widzimy, że pewne rzeczy także się przez lata zmieniały, co może cieszyć. Właśnie turystyka, kultura, ta grupa skojarzeń wzrosła w ostatnich latach. Zdecydowanie spadła liczebność grupy skojarzeń związanych z polityką, wzajemnymi relacjami. Tutaj w 2016 ona była duża i znowu komunikacja odgrywa nam kluczową rolę tutaj, ponieważ bardzo dużo tuż przed, pod koniec 2015 i podczas samych badań, początek 2016, była mowa o polskiej polityce, bo to było tuż po wyborach parlamentarnych, w których zwyciężyła Prawo i Sprawiedliwość i bardzo dużo w niemieckich mediach się na ten temat czytało o tych kwestiach politycznych, także kwestia uchodźców wtedy odgrywała dużą rolę. W związku z tym o polskim stanowisku, o polskiej polityce bardzo dużo się mówiło i miało to bezpośrednie przełożenie na to, jak Niemcy Polskę postrzegały. Tutaj widzimy rolę mediów i znaczenie ich dla komunikacji. I teraz, jak już wiemy, co kojarzymy ze sobą nawzajem, chciałabym przejść do takiego całego spektrum odpowiedzi związanych z obrazem kraju, ale już do pytania, gdzie trzeba było konkretnie wybrać jakąś odpowiedź. Od razu powiem, że na pewno to nie jest do analizy na teraz, żeby Państwo szybko analizowali wszystkie dane, które pokażę. Chcę pokazać kilka tendencji. Tak jak mówię, odsyłam do publikacji, zachęcam, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego omówić. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest czcionka i wielkość wykresu, którą Państwo będą chcieli teraz studiować, ale celowo tak trochę robię, żeby się nie przybliżać, ponieważ zależy mi, żeby zobaczyć pewne tendencje. One są najlepsze do widzenia z lotu ptaka. To są wyniki odpowiedzi na pytania dotyczące Niemiec jako kraju. I na skali trzeba było odpowiedzieć, czy faktycznie Polacy musieli odpowiedzieć, czy tak uważają, że tak jest w Niemczech. Są takie pytania jak gospodarka, gospodarka dobrze się rozwija, że istnieje dobra organizacja pracy, respektuje się swobody obywatelskie, funkcjonuje demokratyczny system rządów, jest to kraj atrakcyjny turystycznie, że warto w nim inwestować, że jest to kraj, gdzie prawa mniejszości narodowych są przestrzegane, gdzie media mogą krytykować rząd bez problemu. Albo jakieś negatywne określenia, na przykład, że cudzoziemcy są źle traktowani, albo że biurokracja utrudnia załatwianie najprostszych spraw, czy że panuje korupcja. I teraz proszę zauważyć, na górze zawsze są te wyniki ostatnie z roku 2020, a czym niżej, czym jaśniejsze te belki, to są wcześniejsze wyniki, czyli z roku ta pierwsza, najniższa belka z roku 2000. Znowu, nie wczytując się na razie w dane, nie o to chodzi, proszę zauważyć kilka tendencji, bo widzimy, że te belki są takie zębate, czyli że te odpowiedzi się zmieniały. I co widzimy generalnie w roku 2020? Widzimy, że ta pierwsza grupa określeń do pierwsze kilka od góry, poza ostatnimi trzema, bardzo cofnęły się te belki, czyli że spadła liczba ankietowanych, która mówi, że tak, zgadzam się z tym, że gospodarka dobrze w Niemczech się rozwija, że tam warto inwestować, że to jest kraj atrakcyjny, turystyczny. Czyli nie, nagle zmniejszyła się liczba osób, które tak twierdzi. Dlaczego tak się stało? Co się stało, że nagle Polacy zaczęli gorzej oceniać Niemcy ogólnie, różne aspekty, o których powiedziałam. I tutaj trzeba podkreślić dwie kwestie.
To są, to co Państwo widzą, są odpowiedzi, które zdecydowanie zgadzają lub zgadzają się z danym stwierdzeniem. Tak, że gospodarka dobrze się rozwija, jest to kraj atrakcyjny turystycznie. I spadły liczby Polaków, którzy tak uważają. Natomiast nie wzrosły liczby, już nie chciałam ich pokazywać, ponieważ byłoby to za dużo naraz, tych, którzy uważają nie absolutnie, to nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Wzrosła grupa osób, która albo nie umie odpowiedzieć na to pytanie, albo jest taka niezdecydowana i wybiera gdzieś odpowiedź po środku. I znowu pomyślmy, dlaczego tak się stało. Co było prawdopodobnie powodem, że nagle Polacy tak negatywnie zaczęli patrzeć na Niemcy, albo nie tak pozytywnie, żeby być ścisłym. I znowu pomoże nam analiza mediów. My tę analizę mediów teraz szczegółowo prowadzimy. Mamy nadzieję, że za pół roku będę mogła bardziej konkretnie odpowiedzieć Państwu na to pytanie, ale naszą taką tezą, hipotezą, którą sprawdzamy, jest, że w polskich mediach, zwłaszcza w mediach publicznych związanych z Prawem i Sprawiedliwością, bardzo dużo negatywnie się mówiło o Niemczech. Podważano to, że to jest funkcjonujący kraj, że tam jest wszystko dobre, rozwinięte. I tak robiono przez ostatnie kilka lat i teraz widać z tego owoce, bo to jest tak, że debaty publiczne, to co słyszymy w mediach, nie zawsze mają od razu wpływ na nasze postrzeganie kogoś, drugiego kraju. To trzeba poczekać na te skutki. Zwłaszcza jeżeli mamy też własne opinie albo doświadczenia. Pamiętajmy, że Polacy czerpią wiedzę o Niemczech nie tylko z mediów, ale także z własnych doświadczeń. Stąd to troszeczkę potrwało i znowu to nie jest tak, że Polacy negatywnie oceniają Niemcy, tak jak mówiłam, tylko że te oceny stały się bardziej takie gdzieś po środku, że już wcale nie mówimy, że w Niemczech jest tak, wszystko dobrze funkcjonuje. Jak jest po niemieckiej stronie? To są odpowiedzi Niemców na te same pytania o Polsce. I znowu, nie chodzi mi o to, żebyśmy teraz przeszli każdy punkt, tylko proszę znowu zwrócić uwagę na długość tych belek i na to, co się zadziało. I przede wszystkim, tego może nie widać na pierwszy rzut oka, bo nie mamy tych dwóch wykresów obok siebie, byłoby to zbyt skomplikowane, ale generalnie te wszystkie liczby są zdecydowanie niższe po niemieckiej stronie niż po polskiej. Czyli zawsze, nie tylko w tym ostatnim roku, ale także wcześniej, zdecydowanie mniej Niemców miało dobrą opinię o Polsce jako kraju. Także to kraj atrakcyjny turystycznie, że tam się gospodarka dobrze rozwija, że warto inwestować. Te opinie zawsze były dużo niższe i one tak zostały. Możemy powiedzieć, no dobrze, ale co my tu widzimy? W 2020 roku one są nawet lepsze niż poprzednio, czyli w 2018. To co się stało? Tak, po pierwsze one są owszem lepsze, ale nadal one wszystkie nie osiągają nawet 50%, jeżeli mówimy o tych pozytywnych rzeczach, tak? Kraj atrakcyjny turystycznie nadal mamy ocenę 50%. No, nie jest to jakaś wyjątkowo duża liczba osób, które mówi o Polsce pozytywnie. I znowu, to nie znaczy, że Niemcy uważają, że Polska nie jest krajem atrakcyjnym turystycznie, tylko wybierają gdzieś odpowiedź po środku skali. Albo, i to jest 1/5 odpowiedzi, mówią, nie wiem, nie umiem tego ocenić. To jest bardzo częsta odpowiedź, w którą uciekają Niemcy. Nie znają Polski, nie mają opinii, nie mają wiedzy i dlatego nie wyrażają się na ten temat. A co widzimy? Tu z kolei widzimy znowu wpływ tego, co mamy w mediach niemieckich, bo po roku 2015 w wielu mediach było bardzo dużo negatywnych rzeczy o Polsce. Natomiast po pewnym czasie to nie był już temat aż tak częsty, a może nie tyle nie był częsty, co nie był bardziej opisywany niż inne. O co mieliśmy w ostatnich dwóch latach jako główne tematy nagłówki niemieckich gazet? To była Ameryka, Stany Zjednoczone, co się tam działo, Brexit, różne inne rzeczy na świecie, a nie Polska. W związku z tym troszeczkę już też ten wizerunek Polski nie był tak negatywnie postrzegany, ponieważ negatywne opisy nie były
na tyle częste. O wiele częstsze były negatywne opisy chociażby Stanów Zjednoczonych i to też widać, o czym za chwilę powiem. Podsumowując, wizerunek Polski w Niemczech, mimo że się troszeczkę poprawił w ostatnim czasie, on nadal jest raczej nie najlepszy, bo takie oceny jak 30 parę procent to na pewno nie są oceny, które powinny nas cieszyć. A teraz chciałam pokazać, jak oceniamy sąsiednie społeczeństwo, czyli siebie nawzajem, czy siebie lubimy, bo już wiemy, jak oceniamy drugi kraj, a warto zapytać się, no dobrze, a jak my siebie jako ludzie postrzegamy. I tutaj znowu mamy odpowiedź, może na pierwszy rzut oka skomplikowaną, ale tak naprawdę sprawa jest prosta. Pytanie brzmiało, co czujesz, jaki masz stosunek do Niemców jako społeczeństwa, Polaków jako społeczeństwa. Czy to jest sympatia czy niechęć? Były dwie skrajne odpowiedzi. Można było wybrać którąś z nich. I tutaj widzimy linie ciągłe. To są odpowiedzi, to jest sympatia. A ta linia przerywana to jest niechęć. Nie ma odpowiedzi tej pośredniej, ani sympatia, ani niechęć. Nie chcieliśmy komplikować tego obrazka. I co widzimy? Niebieskie odpowiedzi ponownie są odpowiedzi polskie. Co widzimy? Że przez wiele lat Polacy zawsze bardziej lubili Niemców niż Niemcy Polaków. I dopiero w roku 2020 coś się zmieniło. Jak zauważymy, obecnie ten poziom sympatii Polaków do Niemców to jest 42%. Po drugiej stronie sympatia Niemców do Polaków to 55%, czyli po raz pierwszy to się zmieniło. Natomiast jeżeli chodzi o poziom niechęci, on jest właściwie podobny. Czyli gdzie się coś zmieniło? Zmienił się ten zbiór osób w Polsce, które uważa, że to nie jest ani sympatia, ani niechęć. To jest gdzieś tam po środku. Teraz pytanie, czy to są uczucia neutralne, czy to może jest obojętność? I to jest oczywiście bardzo ciężko, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo jeżeli to jest neutralność, to dobrze, bo neutralność pozwala też dobrze współpracować, pozwala rozumieć się, otwierać się na siebie. Natomiast obojętność to już jest troszeczkę gorzej, ponieważ obojętność oczywiście nie wspiera współpracy i z tej obojętności bardzo łatwo przejść do niechęci, jeżeli słyszy się coś negatywnego. Tutaj widzimy, że po niemieckiej stronie te pozytywne uczucia wzrosły. Możemy się zapytać, co się stało, dlaczego? I oczywiście to jest to pytanie, na które tak łatwo sobie nie umiemy odpowiedzieć. Zestawiliśmy te odpowiedzi z innymi odpowiedziami z różnych badań i generalnie widać, że niemieckie społeczeństwo ostatnio stało się nieco bardziej otwarte na innych, obcych, na cudzoziemców. I to może pewne rzeczy tłumaczyć, tą tendencję. Natomiast znowu może to iść w parze także z tym, że nie było mowy tak dużo o Polakach w jakimś bardzo negatywnym znaczeniu, stąd tutaj też mamy wzrost tych pozytywnych opinii, ale to jest oczywiście też coś, co my z punktu widzenia takiego analitycznego mówimy, no trzeba obserwować, zobaczmy, szukajmy tych wytłumaczeń, ale na pewno oczywiście cieszy, że Niemcy bardziej pozytywnie patrzą na Polaków, martwi, że po polskiej stronie ten poziom sympatii spadł. Ale co jest dużo ważniejsze, zwłaszcza dla tych państwa, którzy jako Polacy mieszkają w Niemczech, jako Niemcy interesują się Polską, czy może też mieszkają w Polsce, jest kolejne pytanie. To jest pytanie, takie bardzo typowe socjologiczne pytanie, które się pyta o akceptację wzajemną. Takie bardzo konkretne i to już się nie pytamy o społeczeństwo. Pytamy się o twoje osobiste uczucia, jeżeli chodzi o jakiegoś konkretnego Niemca czy Polaka, nie o jakąś masę ludzi. Tak? Co ty na to? Czy zaakceptowałbyś ten fakt, że obok ciebie mieszka Niemiec, że obok ciebie przy biurku w pracy siedzi Polak,
że masz niemieckiego przyjaciela albo że córka przyszła z polskim zięciem? Czy jesteś masz podwładnego Niemca albo szefa Polaka? To są tego typu pytania. I co tutaj widzimy? Widzimy, że zdecydowana większość, olbrzymia większość Polaków i Niemców absolutnie akceptuje kogoś z tego drugiego kraju właśnie w tych rolach społecznych. Oczywiście możemy być, jakie tu mamy wyniki? No powyżej 80% to są takie role, no nazwijmy to bardziej neutralne, no bo sąsiad, mieszkaniec, kolega z pracy, no to nie są jakieś role takie, że ktoś mi coś każe albo ja w rodzinie kogoś mam. Tu już jest mniejsza akceptacja, ale czy mniejsza? Szef firmy, zięć, synowa, bezpośrednio przełożony, to jest też powyżej 70%. Czyli inaczej patrząc, tak wielka grupa Polaków i Niemców nie ma nic przeciwko, żeby to Niemiec był tym, co decyduje, na przykład w pracy, albo decyduje o ich mieście, radny, czyli że mówi, to tędy będzie jakaś linia tramwajowa, czy tu takie i takie będą rozwiązania w naszym mieście. Pomyślmy sobie, jak ważne są tego typu oceny, że to jest dla nas normalne, że współpracujemy ze sobą nawzajem, że ktoś może być naszym szefem, kolegą, przyjacielem. A przede wszystkim zobaczmy, jak to się zmieniło. I znowu zdaję sobie sprawę, ojej, ile linijek i ile cyferek, ale znowu zachęcam na popatrzenie z lotu ptaka na tendencje. Co tutaj mamy? Mamy różne te role, o których była mowa przed chwilą. Są różne kolory linii, ale chciałam tylko zwrócić uwagę na tendencje, na zmiany. Gdzie byliśmy w roku 2000, który jest po lewej stronie i gdzie doszliśmy w roku 2020? Jaka to jest duża zmiana? W niektórych przypadkach, na przykład jeżeli chodzi o radnego, w roku 2000 tylko 27% Polaków mówiło, ok, nie ma problemu, żeby Niemiec był radnym w moim mieście. Albo 38% mówiło, żeby był szefem mojej firmy. Teraz to są dane 80% lub wyższe. To jest, proszę Państwa, olbrzymia zmiana w ciągu tych 20 lat, która pokazuje, jak bardzo się do siebie zbliżyliśmy, jak bardzo sobie zaufaliśmy. Możecie się zapytać, no dobrze, ale przed chwilą powiedziała Pani, że sympatia jest na poziomie 50% albo poniżej, a tutaj Pani mówi, że akceptujemy się w różnych rolach społecznych. Gdzie jest sens? Czy to nie jest sprzeczne? Nie do końca, bo dokładnie to pokazuje piękno, powiedzmy, relacji polsko-niemieckich, że w tych takich rolach, takich osobistych odczuciach, jeżeli chodzi o konkretnego Niemca, konkretnego Polaka, umiemy się zrozumieć, zaprzyjaźnić, współpracować, być w rolach szef, podwładny, kolega, mieszkaniec, radny. Natomiast jak myślimy o tych Niemcach jako masie, o tych Polakach jako masie, to już jest troszeczkę gorzej. I to oczywiście znowu, wrócę do tematu komunikacji, oczywiście jest związane także z tym, co mówimy o tych tam Niemcach, którzy nas chcą oszukać lub o tych tam Polakach, którzy cwaniakują, czy o tych Niemcach, którzy chcą dominować w Unii albo o tych Niemcach, którzy nam chcą pomóc w jakiś sposób, czy o tych Polakach, którzy są super pracownikami, czy po prostu o Janku Kowalskim, z którym od lat współpracuję w jednej firmie. I to jest ta różnica. I to jest ta zmiana, która powinna cieszyć właśnie w tych relacjach między poszczególnymi osobami. Po stronie niemieckiej, żeby jeszcze skończyć ten wątek, widać wyraźnie, że te zmiany są mniejsze. To są odpowiedzi niemieckie. Jak widzimy w roku 2000, ten poziom wyjściowy był dużo wyższy. Dlaczego? No bo po pierwsze Niemcy nie mieli z Polakami takich doświadczeń negatywnych, to nie Polacy wydawali im rozkazy albo rządzili w pewnym momencie i to nie były takie negatywne skojarzenia, w związku z tym ten poziom wyjścia mógł być wyższy. No i też dla Niemców
obcokrajowiec mieszkający, pracujący z nimi nie był kimś tak nietypowym jak w Polsce. Jednak statystycznie rzecz biorąc, cudzoziemców w Niemczech w tym roku 2000 już też było zdecydowanie więcej, w związku z tym ktoś obcy z innego kraju nie był kimś nietypowym, w związku z tym szybciej i częściej Niemcy mówili, że nie mają nic przeciwko takiej osobie. Na tym bym skończyła ten dział i przeszła do oceny wzajemnych stosunków, o tym, jak widzimy już te relacje między krajami, między Niemcami a Polską. I tutaj mamy odpowiedzi Polaków i Niemców. Właśnie widzę, że brakuje słowa Niemcy w latach 2000-2020. Znowu niebieskie linie odpowiedzi Polaków, szare Niemców. Pytanie brzmiało, jak oceniasz stosunki polsko-niemieckie? Dobrze czy źle? Linia ciągła to są odpowiedzi pozytywne, linia kropkowana to są odpowiedzi negatywny, że oceniam źle. I co widzimy tutaj, jak Polacy i Niemcy oceniają stan stosunków polsko-niemieckich? Widzimy przede wszystkim, że przez lata oceny polskie były lepsze niż oceny niemieckie w większości przypadków. Zwłaszcza przed wejściem Polski do Unii Europejskiej widzimy, że Polacy bardzo pozytywnie oceniali te relacje. To było 84-79% Polaków. Dlaczego? Ponieważ wtedy postrzegano Niemcy jako adwokata Polski na drodze do Unii Europejskiej, jako ten kraj, który pomagał Polsce w jej drodze do Unii. O wielu problemach bilateralnych się nie mówiło. Mieliśmy wspólny cel. My Polacy, my Niemcy chcemy, żeby Polska weszła do Unii Europejskiej. W związku z tym o takich bilateralnych rzeczach chwilowo nie mówimy, bo mamy wspólny cel i trzeba go szybko zrealizować. Nie ma co się teraz rozdrabniać. Natomiast po wejściu Polski do Unii Europejskiej ten cel osiągnięto, a jeszcze nie wyznaczono sobie nowych celów. I to zawsze przeszkadza, jak nie mamy wspólnego celu, jak nie mamy jakiegoś punktu zaczepienia, plus wtedy nagle wyszły te niezałatwione bilateralne problemy. Zaczęło się mówić o Nord Streamie 1, teraz mamy Nord Stream 2. Była Erika Steinbach z hasłem stworzenia Centrum Przeciw Wypędzeniom. Poza tym po polskiej stronie doszedł do władzy rząd Prawa i Sprawiedliwości, który wprost mówił, że nie chcę za bardzo koncentrować się na stosunkach z Niemcami i oczywiście to wszystko miało wpływ na ocenę tych relacji tuż po wejściu Polski do Unii Europejskiej i w kolejnych latach, bo to też nie jest tak, że jakieś gorsze opinie, jak one opinie się pogorszą, że bardzo łatwo je poprawić. Zwłaszcza w relacjach polsko-niemieckich wiele takiego odbudowywania, na to potrzeba wiele czasu i wysiłku, o wiele łatwiej coś zepsuć. Co nie znaczy, że poprawiać się nie da, ponieważ zwróćmy uwagę teraz na odpowiedzi niemieckie, czyli tą szarą, długą, pełną linię. Widzimy, że te relacje były bardzo, bardzo źle oceniane, kiedy w roku 2016 i 2018, czyli wtedy, kiedy kryzys migracyjny był takim bardzo mocnym tematem, negatywnym tematem w relacjach polsko-niemieckich, kiedy także po zmianie rządu w Polsce na początku te kontakty polsko-niemieckie nie były specjalnie podkreślane, ich waga i nie były prowadzone. W związku z tym to bardzo, bardzo zaowocowało na negatywnych ocenach Niemców, jeżeli chodzi o te relacje. I teraz Państwo się zapytacie, no dobrze, ale kto ocenia te relacje, tak? W sensie, kto mówi, że one są dobre, kto mówi, że one są złe, bo tak naprawdę co na to wpływa? I do tego jeszcze nie przeszłam i teraz w tym momencie na tych wykresach nie mogę tego Państwu w pełni pokazać, natomiast my się także zapytaliśmy o preferencje partyjne naszych badanych, oczywiście o ich wiek, region pochodzenia. I zwłaszcza tutaj
Mogę powiedzieć, bo to jest bardzo częste pytanie, które sobie zadajemy, czy ten właśnie wiek, preferencje partyjne, co odgrywa rolę, co wpływa na odpowiedzi. Mogę powiedzieć, że wiek może o dziwo coraz rzadziej albo w ogóle rzadko wpływa na odpowiedzi. Czasami ta najstarsza grupa ankietowanych ma nieco gorsze opinie, na przykład o stosunkach polsko-niemieckich, ale to nie jest jakoś specjalnie mocne. Natomiast młodzi Polacy i Niemcy częściej nie mają zdania, czyli w tych pytaniach zwykle to oni są tą grupą, która mówi nie wiem, trudno powiedzieć, nie odpowiem na to pytanie. Natomiast zwłaszcza na inne pytania, ale także na to, co za chwilę pokażę, mają wpływ preferencje partyjne, ponieważ, i o tym też się przekonaliśmy, jak zobaczyliśmy odpowiedź na to pytanie, dopytaliśmy się, dobrze, dlaczego pan, pani uważa, że te relacje są dobre lub złe? I tutaj widzimy odpowiedzi i widzimy, jak dzielą się ankietowani, którzy uważają, że te relacje są dobre. Bo to są ta grupa Polaków i Niemców, która mówi, że relacje są dobre. Jak widać, najczęściej wybierana jest odpowiedź, że są wspólne interesy gospodarcze i dlatego te relacje są dobre, ale duża grupa mówi, no bo to jest zasługa polskiego rządu. To jest zasługa jego polityki wobec Niemiec. I w tej grupie 29% znajdują się przede wszystkim wyborcy obecnie Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast z kolei po niemieckiej stronie widzimy, że duża grupa wybiera odpowiedź, nie, to nasz rząd się do tego przyczynia, tak? To jest 23% odpowiedzi niemieckich. Natomiast ci, którzy uważają, że te relacje są złe, tu znowu widać, że z jednej strony mamy relacje gospodarcze, to jest druga odpowiedź, bo 30% w każdym kraju ankietowanych uważa, że mamy inne interesy, te relacje nie mogą być dobre, ale zwróćcie Państwo uwagę, że taką pierwszą odpowiedzią jest, że to jest polityka polskiego rządu i tu z kolei, co można przypuszczać bez wyników, ale to jest ważne, że badania to pokazują też wyraźnie, że tutaj to ci Polacy, którzy wybierają opozycję, mówią, że relacje są złe, bo polski rząd to źle prowadzi. Natomiast mamy też 1/5 odpowiedzi, która mówi, że tutaj trudna historia jest tym powodem takich złych relacji. Już na sam koniec chciałabym przejść do kwestii historycznych, do wpływu historii na te wzajemne relacje. Jak wiemy, to zawsze był temat w debatach publicznych polsko-niemieckich i oczywiście wiemy, że ten temat powinien być dyskutowany, natomiast my zadaliśmy pytanie, czy historia powinna być tym priorytetem w relacjach polsko-niemieckich, czyli czy należy koncentrować się w relacjach z Niemcami czy Polską na kwestiach teraźniejszości i przyszłości, czy też przeszłości. Proszę zwrócić uwagę, jak podzieliły się nam odpowiedzi. Można powiedzieć, ok, w obu krajach ta kwestia przyszłości i teraźniejszości jest ważniejsza. 52% po polskiej stronie, 66% po niemieckiej. Ale widzimy także, że w Polsce ponad 1/3 badanych uważa, że przeszłość jest ważniejsza. Podkreślam, to nie było pytanie, czy ważna generalnie jest przeszłość, tylko czy ona powinna być, czy na niej się należy koncentrować. Jak to się zmieniło przez lata po stronie polskiej? Widzimy wyraźnie, że kilka lat temu, w roku 2011, zdecydowanie więcej Polaków mówiło, że należy się koncentrować na teraźniejszości i przyszłości. I tu znowu mamy tą niesamowitą zmianę, podobną jak na samym początku. Kiedy wspomniałam, że ta grupa skojarzeń z historią wzrosła, tak samo teraz wzrosła grupa osób, która uważa, że należy koncentrować się na przeszłości, a spadł odsetek tych badanych, którzy mówią, że należy koncentrować się na teraźniejszości i przyszłości. Po niemieckiej stronie te zmiany nie są jakieś bardzo duże. Tutaj jest pewna zmiana, ale ona jest zdecydowanie mniejsza niż po polskiej stronie. I ostatnie pytanie, ostatnia plansza, którą chciałam Państwu pokazać,
Uważam, że ważna, żeby zrozumieć wzajemne dyskusje. Znowu hasło komunikacja polsko-niemieckie. Przeczytam to pytanie, bo ono jest ważne, żeby je zrozumieć w całym brzmieniu. Czy cierpienia i ofiary Polaków, jakich doświadczyli w swojej historii, zostały wystarczająco uznane przez międzynarodową opinię publiczną? Czyli mamy pytanie o ofiary Polaków i o to, czy międzynarodowa opinia publiczna je uznała. Nie mówimy, czy niemiecka, czy inna, tylko generalnie międzynarodowa. I co tutaj widzimy? Widzimy, że podczas kiedy 50% Polaków w roku 2020 mówi nie, nie zostało wystarczająco uznane, 56% Niemców twierdzi tak, zostały uznane. I tu jest ta różnica właśnie w postrzeganiu, że dla Polaków nadal istnieją duże wątpliwości, czy międzynarodowo, czy w Niemczech, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w innych krajach jest uznanie dla tego, co Polacy cierpieli w ciągu historii. Większość Niemców uważa, że tak, że wszystko zostało uznane, że jest tak. I to jest też oczywiście ważny punkt, jeżeli rozmawiamy. My Polacy, my Niemcy, jeżeli staramy się sobie tłumaczyć różne rzeczy, że Polak ma jednak nastawienie, no, że nie wszystko jeszcze się wydarzyło tak, jak trzeba. Niemiec uważa, że już wszystko jest ok. I to jest też pole do dyskusji. I na tym bym w tym momencie skończyła tą część. Jestem przekonana, że za chwilę jeszcze wrócimy do tych danych i do prezentacji, czy do niektórych slajdów. Jeżeli Państwo będą mieli pytania, za chwilę je będę mogła też pokazać inne wyniki, jeżeli będzie taka potrzeba. Natomiast tutaj bym postawiła chwilowo kropkę i poddała się tutaj pytaniom ze strony moderatora, który przekaże Państwa uwagi, pytania. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie za interesujący bardzo wykład. Jestem uważnym czytelnikiem od samego początku tych wyników, tych badań. I wydaje mi się, że bardzo istotne jest czytanie ich w kontekście faktów twardych. Mam tu przed oczyma najważniejszych partnerów handlowych Niemiec i czwartym krajem co do wielkości importu do Niemiec jest Polska. W 2020 roku stała się czwartym, przedtem była piątym, jeszcze przedtem była szóstym krajem w 2018 roku. I właściwie nic nie zapowiada zmiany tej tendencji. Wydaje się, że za chwilę będzie to być może trzeci kraj po Stanach Zjednoczonych i Chinach. Tylko Holandia jest tutaj sensownym konkurentem, właściwie zrośniętym całkowicie z gospodarką niemiecką. I w tym kontekście właściwie te wszystkie miękkie czynniki, o których mówimy, są tylko pewnym aspektem tego twardego procesu zrastania się gospodarek, zrastania się zatem także tych, którzy te gospodarki robią, bo to robią ludzie, to nie są jakieś całkowicie zrobotyzowane, abstrakcyjne stany rzeczy. Ale to tylko taka uwaga ode mnie. Mam jedno pytanie, dosyć prowokacyjne, ale wydaje mi się, że ciekawe. Przeczytam je. W odpowiedziach ankietowych, przepraszam, były wymienione polskie sprzątaczki, opiekunki, robotnicy budowlani i szereg innych zawodów. I pisze anonimowy uczestnik naszego seminarium. Cytuję, zabrakło mi polskich prostytutek. Czy rzeczywiście nie było wśród Niemców takich skojarzeń z Polską i Polakami? Nie było. Przeszłam wszystkie 3000 skojarzeń, słowo w słowo, i pokazałam wszystkie, które padały, w sensie wiele się powtarzało, stąd nie powiem teraz, ile było polski pracownik
na roli, a ile było Polski na pracowni na placu budowy, bo one się powtarzały, ale nie, jeżeli tego nie wymieniłam, to znaczy, że nie było. Zwracałam uwagę zwłaszcza na takie prowokacyjne rzeczy, więc nie, nie było. I nie kojarzę, żeby też było w poprzednich latach, ale oczywiście no, nie mogę zagwarantować, czy w roku 2008 tego nie było, bo już po prostu nie mam aż tak głębokiej pamięci co do wszystkich kilku tysięcy skojarzeń, ale na pewno w tym i w poprzedniej edycji, kiedy o to pytaliśmy, nie było. Trzeba lojalnie przyznać, że anonimowy nasz uczestnik, cytuję, pisze: zabrakło mi polskich prostytutek, więc być może to jest jakiś jego osobisty problem, że to pytanie nam zadaje. Ponadto dostaliśmy komentarz, chociaż nie pytanie, od pana Krzysztofa Rotermunda, który pisze, że Chopin, Wałęsa i Wojtyła to są trzy postaci historyczne, które są przez Niemców wymieniane jako kojarzące się z Polską. I pan Rotermund, profesor Rotermund pisze, że najbardziej cieszy go Chopin, bo to jedyny geniusz, którego mieliśmy, jak na muzykologa przystało. Natomiast wydaje mi się, że ostatnie zdanie, które tutaj pisze, Kaczyńskiego brak, pytań nie mam, oznacza, że te skojarzenia Niemców jednak nie są takie powierzchowno-chwilowe, prawda? U nas się pojawia ciągle, to znaczy po polskiej stronie pojawia się Angela Merkel jako taka postać kluczowa niemieckiej polityki, natomiast polska polityka nie odgrywa istotnej roli w tworzeniu obrazu Polaków u Niemców. Tak, to znaczy w ogóle to jest, te skojarzenia dużo mówią, bo Polacy jednak widać, że mają nieco jednak większą wiedzę o niemieckiej historii, kulturze, więcej pada takich bardziej skojarzeń z kulturą, ale taką właśnie, tam też się Goethe pojawiał, wysoką. Niemcy kojarzą właśnie chociażby no, nazwy Międzyzdroje, takie miejscowości, no nie tylko Warszawa, Gdańsk, Kraków, tak o to mi chodzi. Natomiast generalnie tych takich skojarzeń kulturalno, takich historycznych, już nie chodzi o drugą wojnę, tylko takich bardziej związanych z wiedzą, jest stosunkowo niewiele. To trzeba przyznać i to oczywiście może stawiać pytanie, ile o sobie wiemy i jak to zmieni, żeby wiedzieć więcej, bo to oczywiście jednak wpływa na też wzajemny wizerunek. Takie drobne moje pytanie techniczne. W pewnym momencie pojawia się słowo solidarność, które chyba miało znaczyć solidność, bo tam idzie o Niemców, którzy stereotypowo są postrzegani jako solidni, ale chyba nie jako solidarni. Znaczy, wydaje mi się, że jednak to było słowo tak, które tak padło, natomiast nie będę teraz tutaj się upierać. Tak, nie, być może wkradło się tutaj, nie będę teraz przekonywać, jak nie mam przed sobą tych słynnych 3000 skojarzeń. Nie chcę się czepiać, ale to po prostu być może ja stereotypowo pomyślałem. Zachęcam wciąż Państwa do zadawania pytań. To jest cały czas możliwe i nie ma pytań niemożliwych ani zakazanych. Mamy jeszcze 14 plus 7, 21 obecnych wraz z nami, więc zachęcamy jeszcze do tych pytań. Może jeszcze jedno moje skojarzenie. Otóż owa ambiwalencja, która się pojawia w tych badaniach coraz silniej, prawda? To jest jakby cecha charakterystyczna zmiany, ponieważ mieliśmy na początku ten entuzjazm, na początku badań, to znaczy krótko przed wejściem do Unii i zaraz po wejściu do Unii, entuzjazm właściwie po obu stronach, taki sceptyczny, nazwijmy to ostrożny entuzjazm po niemieckiej stronie i otwarty, taki euforyczny entuzjazm po polskiej stronie. I to zaczyna się zmieniać. Zaczyna się zmieniać zarówno na lepsze, jak i na gorsze, ale zmieniać się w ambiwalencję, taką opalizację, że się tak wyrażę. To już nie jest jednoznaczne. Czy to nie jest najlepszy możliwy scenariusz rozwoju wzajemnych stosunków sąsiadów, że
pojawia się w nich pewna ambiwalencja, ponieważ taka ambiwalencja jest też zróżnicowaniem tym, co mówimy po niemiecku mówimy o dyferencjacji, prawda? To znaczy, że nie postrzegamy kogoś właśnie jako przedstawiciela jakiegoś gatunku, czy też jakiegoś zbioru anonimowego, tylko jako konkretnego zięcia, szefa, podwładnego, radnego, kogoś, z kim mam do czynienia, jako z konkretną osobą. I ta konkretna osoba jest raz lepsza, raz gorsza, ale nie mam do niej uprzedzenia jako do takiej. Czy zatem nie byłoby trafne powiedzenie, że te badania właśnie najwspanialsze żniwo przynoszą w tej postaci, że zaczynamy siebie widzieć jako indywidua, a nie jako przedstawicieli gatunku? Na pewno tak, dlatego tak właśnie podkreślałam te odpowiedzi dotyczące wzajemnej akceptacji, bo one pokazują właśnie to, że jeżeli chodzi o takie osobowe relacje, to naprawdę jesteśmy sobie bardzo bliscy. Natomiast jeżeli mówimy o masie, to łatwiej mówić ci źli albo ci dziwni, oni się coś tak i tak zachowują. Więc na pewno to cieszy, że postrzegamy się, bo się znamy też coraz lepiej, też znamy te indywidua, tak? Bo mamy tyle różnych relacji. I to cieszy. I ta ambiwalencja, jeżeli faktycznie byśmy pociągnęli ten temat, jeżeli chodzi o to, że są różne opinie, to jest dobra, to znaczy my teraz robimy badanie niemieckiej, polskiej prasy i badamy, co prasa pisała o drugim kraju. Obecnie akurat analizujemy poprzednie półrocze, w sensie zeszłego roku, jak pisano o sobie na początku koronakryzysu. To jest taka trochę ćwiczenie, żeby zobaczyć, okej, co tam mówiono o Niemczech, jak oni sobie radzili na początku z pandemią, jak pokazano Polskę. I tam mamy faktycznie takie ćwiczenie, żeby zobaczyć, czy to były artykuły, gdzie właśnie przedstawiono coś pozytywnie, negatywnie, a może ta była taka ambiwalencja, czyli może było trochę tego, czy to było neutralnie, czy to było i negatywnie, i pozytywnie. I tak naprawdę widzimy, że to powinno cieszyć, jeżeli na przykład dane medium pokazuje różne opinie, różne sytuacje, różne zjawiska, różne oceny, żeby czytelnik mógł sobie wyrobić opinię. I tak naprawdę chyba najgorsze są te artykuły, gdzie jest taka bardzo mocna opinia, forsująca wręcz daną ocenę. Więc wtedy ta ambiwalencja, ta dyferencjacja powinna w relacjach polsko-niemieckich cieszyć. Natomiast jeżeli to jest taka ambiwalencja, o której mówiłam, że to wpada w taką obojętność, tak naprawdę mi jest wszystko jedno, jak tam w Polsce czy w Niemczech jest, co ja o tych Niemczech myślę, ci Niemcy są mi obojętni, ci Polacy są mi obojętni, to już nie jest dobre, bo jednak jesteśmy tak blisko siebie, mamy tak wiele wspólnych interesów, że nie powinniśmy być sobie obojętni. I tutaj trzeba to rozróżniać, ale ta granica jest tak cienka, że tego typu badania nie do końca to pokażą. To znaczy my możemy tylko spekulować, co miał badany na myśli. Czasami można to sprawdzić przez badania takie bardziej pozwalające rozmawiać dłużej, prowadzić wywiady pogłębione z badanymi i też planujemy coś takiego, żeby się właśnie dowiedzieć, co jest tam pod skórką takich odpowiedzi. Ale jak najbardziej, wracając do Pana wątku, tak, cieszy to, że widzimy siebie jako te indywidua i w to trzeba inwestować, tak? Bo myślę, że to też jest to pytanie, które zawsze powinniśmy sobie stawiać, co mówią te badania, tak? Czego one nas uczą? Pan wspomniał na początku polityków, praktyków, urzędników, stawiają mi oni pytania, no dobrze, to co mamy zrobić z tymi wynikami? Co one nam mówią? I ja właśnie zawsze mówię, no mówią, że warto inwestować w relacje bezpośrednie, żebyśmy byli dla siebie konkretnymi osobami, a nie tą dziwną, nieznaną masą. Wtedy będziemy mogli się lepiej zrozumieć i też współpracować. Mam kolejne pytanie. Czy są wyniki badań porównawczych, rozróżniających między Polakami i Niemcami, którzy mają stałe kontakty z drugą nacją i tymi, którzy nie mają opinii wyrobionej na bazie własnych doświadczeń?
Tak. Mamy tu jeszcze podziękowanie za ciekawy wykład i powiem, kto to pisze, Krzysztof Michniewicz. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że Państwo się czegoś dowiedzieliście. Natomiast tak, odpowiem na to pytanie. Tak, to jest bardzo ważne pytanie i my też sobie postawiliśmy. Stawiamy zawsze pytanie, czy Pan już, a czy nie zawsze, ale staramy się co jakiś czas postawić pytanie, czy Pan, Pani była choć raz w drugim kraju, w Polsce, w Niemczech, ale także w ostatnio właśnie postawiliśmy sobie pytanie, postawiliśmy badanym pytanie, jak dużo jest tych kontaktów, czyli czy ma Pan znajomy w drugim kraju, czy czyta Pan książki, ogląda Pan filmy, i tak dalej. Zachęcam sięgnięcia po publikacje, tam to wszystko jest opisane. Teraz, żeby nie przedłużać, jakie są wnioski? Wnioski są właściwie za każdym razem, jak stawiamy to pytanie o pobycie w drugim kraju, czyli o tym, że to doświadczenie jest własne, a nie zasłyszane, przeczytane, że to nie jest wiedza taka z drugiej ręki, zawsze po niemieckiej stronie ma to bardzo duży wpływ na opinię. Niemcy, którzy przynajmniej raz byli w Polsce, mają zawsze lepszą opinię o Polsce i Polakach niż ci, którzy nigdy w Polsce nie byli. Po polskiej stronie działa to już troszeczkę inaczej. Mianowicie czasami tak jest, że Polacy, którzy byli w Niemczech, mają lepszą opinię, ale to nie jest taka tendencja, która się ciągnie przez wszystkie wyniki. Dlaczego? My to tłumaczymy tak, że jednak Polacy mają większe możliwości dowiedzenia się, co się dzieje w Niemczech, jak niemieckie państwo funkcjonuje, jak tam jest, bo rodzina, bo znajomi, bo przyjaciele w Niemczech mieszkają, pracują, dużo więcej się słyszy o Niemczech, uczy się w szkole o Niemczech. W związku z tym ma się większą wiedzę i te opinie są wyrabiane w różny sposób. Natomiast jeżeli chodzi już o ścisłość tych relacji, tak, bo o to chodziło, nie tylko pobyt, tylko czy ma się stały kontakt z Niemcami i Polską, to też pozytywnie odpowiem na to pytanie tak. Ci, którzy mówili, że mają te najściślejsze kontakty, mają zwykle lepsze opinie. Chociaż muszę powiedzieć, że w kilku przypadkach mnie to zdziwiło, że w pojedynczych pytaniach Polacy, którzy mieli takie największe, najściślejsze relacje, byli w kilku przypadkach bardziej sceptyczni niż ci, którzy tych relacji takich ścisłych nie mieli. Natomiast, żeby już skończyć ten wątek, padła kwestia kultury i wiedzy. Pytaliśmy się właśnie o tą konsumpcję mediów, czytanie książek, oglądania filmów o drugim kraju, czy filmów pochodzących z drugiego kraju. Tu bardzo wyraźnie widać, jaki jest spadek, zwłaszcza czytelnictwa gazet, książek o Niemczech, o Polsce. Tego było kiedyś zdecydowanie więcej, ale to oczywiście idzie w parze w ogóle z czytelnictwem gazet w obu krajach na przykład. I można powiedzieć, no dobrze, ale media społecznościowe weszły. Tak. Ale stosunkowo niewielki odsetek badanych wskazywał media społecznościowe jako to źródło informacji o drugim kraju. Tutaj myśleliśmy, że to będzie więcej i to znowu nam mówi, że być może Państwo, którzy tu jesteście, skoro trafiliście na to spotkanie, można założyć, że też w mediach społecznościowych czy w ogóle w internecie czerpiecie wiedzę o drugim kraju. Jesteśmy pewną bańką. To nie znaczy, że tak robią wszyscy, czy znaczna większość, więc trzeba po prostu pamiętać, że faktycznie to nie jest tak, że każdy na Facebooku, na Twitterze czy w internecie widzi te informacje o drugim kraju. Tak nie jest. Nie wiem, czy mnie widać. Chyba tak. Tak, już teraz widać. Przepraszam bardzo, tutaj miałem techniczne problemy. Otóż pytania następnego na razie nie mam. Ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na maleńki taki, jakby to powiedzieć, nie wiem, czy to jest błąd, ale tak to odebrałem. Była tam taka wypowiedź, która miała, która była, znaczy było pytanie skierowane do osób, które twierdziły, że stosunki polsko-niemieckie są złe albo nie są zbyt dobre. I
jednym z powodów do wyboru dla respondenta było jako przyczyna tych niezbyt dobrych relacji ścisłe powiązania gospodarcze. Wydaje mi się, że powinno być konflikt interesów gospodarczych. To byłoby logiczne. Tak, zaraz wrócę. Jeśli ktoś twierdzi, że są złe, to oczywiście może mieć różne do tego powody, żeby tak myśleć. Jednym z tych powodów może być, że uważa, iż rozbieżność interesów gospodarczych. Tak, już widzę faktycznie to mój błąd. Faktycznie teraz widzę, że tak, ma pan rację, ale to jest bardzo ważne, bo tam odpowiedź brzmiała, że są rozbieżne interesy gospodarcze. Właśnie. Ja pewnie też tak z rozpędu tak powiedziałam, można bo myśleć. Przypominam Tak można sobie, myśleć. Że też użyłam tego słowa, bo dokładnie to było sformułowanie mojej odpowiedzi. Faktycznie to jest błąd tutaj w prezentacji. Musiałam akurat wziąć nie tą wersję wykresu. Faktycznie, przepraszam, no, dziękuję za zwrócenie Nie uwagi, szkodzi. tak, Ja ale to chciałem jest tylko bardzo powiedzieć. ważne, bo faktycznie to postrzeganie, że rozbieżne interesy, to jest bardzo ciekawe, że kiedy tak samo część, która odpowiadała, że te relacje są dobre, mówiła, dlatego mamy wspólne interesy, to właśnie tutaj część mówiła, bo mamy rozbieżne i dlatego te relacje są złe. I to też znowu widać w debacie publicznej, więc tak, oczywiście dziękuję tutaj za zwrócenie Nie uwagi. szkodzi. Ja chciałem tylko przez to pokazać, że nawet jak Tak, mnie tak. nie widać, to nie śpię. Doceniamy. Okej. Czy jeszcze ktoś chciałby coś mądrego powiedzieć? Bo zdaje się, że moja łacina się skończyła. I ja chciałbym tylko jeszcze raz powiedzieć, że wykład jest niezwykle interesujący i traktuję go jako kontynuację uporczywej mej, ale i pewnie wielu z Państwa lektury tych badań. Ponieważ to jest nieocenione źródło wiedzy na temat tego, co o sobie myślimy. Oczywiście tą wiedzę czerpie każdy z nas także z codziennych kontaktów z innymi. I tu może taki mały przyczynek z mojej strony w pracy zawodowej ustawicznie kontaktuję się z Polakami i Niemcami, którzy ze sobą współpracują. Jest to niezwykłe zupełnie, jak zmienia się ich stosunek do tego drugiego w trakcie owej współpracy. Powstają tak niesamowite synergiczne efekty, kiedy Polacy współpracują właśnie z Niemcami, czy to w nauce, czy w produkcji, technologii, w biznesie, budowlanie, w sztuce, w kulturze, w czymkolwiek by to nie było, przez różnice i jednocześnie niezwykłe podobieństwa mentalne, osobowościowe, pewnie indywidualnie, ale także mentalne, doświadczeniowe i stosunku do drugiego człowieka, że w kombinacji są to właściwie najlepsze możliwe zespoły, które radzą sobie z każdym problemem. To jest moje osobiste doświadczenie, które nie pretenduje do żadnego uogólnienia. To jest zaledwie 35 lat i tysiące czy dziesiątki tysięcy ludzi spotkanych, więc bardzo wybiórczo i fragmentarycznie, ale takie tendencyjne stwierdzenie sobie pozwolę wypowiedzieć. Jeśli pani doktor Agnieszka Łada nie ma, a mam nadzieję, że ma, coś do powiedzenia na koniec. Ma? No, oczywiście, że chętnie. To jak to chętnie powie, jeszcze, to ja wtedy powiem do widzenia. Chętnie, chętnie podsumuję, dziękując przede wszystkim za zaproszenie i możliwość spotkania z Państwem. Podkreśliłabym właśnie ten aspekt wzajemnego poznania się i spotkania, jak on jest ważny dla wzajemnych relacji, także dla wzajemnego postrzegania. I to, jak ktoś się pyta, a co ja mogę zrobić, bo ja powiedziałam już, co mogą robić rządy, urzędnicy, dyplomaci, wspierać te bezpośrednie kontakty, ale także to możemy robić my, każdy z nas.
czyli zachęcać innych do tych wzajemnych kontaktów, umożliwiać je, zapraszać się nawzajem do drugiego kraju. No obecnie jest to troszeczkę utrudnione, ale myślę, że jednak niedługo wrócimy do normalności, ale też te kontakty online, myślę, obecnie wspierają to, że możemy się także spotykać bez przemierzania kilometrów. I to jest ten nasz wkład, który możemy wnosić, żeby te słupki, te wyniki były coraz lepsze, ale przez to, żebyśmy się po prostu lepiej znali, lepiej współpracowali. Do tego zachęcam. Zachęcam także do śledzenia tego, co robimy w Deutsche Spuren Institut. Mamy tam wiele ofert, jeżeli ktoś chce pogłębiać wiedzę o relacjach polsko-niemieckich, o Polsce, o Niemczech. Mamy rzeczy po polsku, po niemiecku, więc też zapraszamy do śledzenia nas i do uczestniczenia w tym, co oferujemy, poza tym, co oczywiście oferuje tutaj organizator. Bardzo serdecznie dziękuję pani doktor. Dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali i także tym wszystkim oczywiście, którzy zadali pytania. Mam nadzieję, że zostały udzielone na nie trafne i zadowalające odpowiedzi. Ja się żegnam, dziękując także wszystkim, którzy, tak jak Agnieszka Grzybkowska i Dorota Cygan oraz pan Marek Kowalczyk, technicznie i umysłowo wsparli nas dwoje. I dziękuję pani jeszcze raz za wykład. Dziękuję i serdecznie. dobranoc. Do następnego wykładu.